Jest i nasza gwiazda. Już jakiś czas za nią szłam, ale telefon coś odmówił posłuszeństwa i nie chciał nagrywać. W sensie wyłączył się po prostu, nie wiem. Może coś przez przypadek poklikałam w kieszeni. No i co? I cielaka nie ma, krowa jest, wymie jest. Nie wiem, ile jeszcze będę musiała czekać na tego malucha. Już trochę jesteśmy bardzo niecierpliwi. Trochę bardzo. No ale tak jest. No co wam powiem, ja tylko mówię, idę do krów, a Robert szuka cielaka. Ja no tak, no tak, kiedy ty się ocielisz, dziewczyno? Gdzie cielak? Nie? Okej. Poranna joga, rozumiem. Niech będzie. Jak się ocielisz, tutaj znać. Byśmy przyszli zobaczyć. Ja chcę białą jałówkę. Moritz wierny towarzysz, jak zawsze. Nie inaczej. Wczoraj kot, dzisiaj Moritz. Cielaczki. Milusińskie. No tu widać, że jałówka zaraz w nogi. A Maciulek tam. Piękny Maciulek. Piękna jałówka. No, sam ze mnie już. A tu piękny Dysio. I biały. I w tym roku wszystkie białe to są byczki, no. Jak ładnie. A tu cała ekipa tegoroczna. Wczoraj fajnie widzieliśmy, bo tam jest rzeka i za tą rzeką jest łąka, którą Robert wczoraj kosił. Ja byłam przywieźć mu noże przed karmieniem. No one tak sobie ładnie tutaj biegały wszystkie. No Moritz! No i co? Strasznie małe dziadki. Idziemy. Trzeba, sobota dzisiaj jest, trzeba dużo karmić próbek. Nie? O, koleżanka z obciętymi rogami, bo jej wrastały. Ale wy to już wiecie. Patrzcie, wczoraj był majster, dzisiaj jest Milunia. A w ogóle to Moritz też jest z mojego domu rodzinnego. Tylko, że właśnie... Co tam? Miu? Miu? Pokażę wam się, bo jeszcze się dzisiaj nie pokazywałam. W sumie to dzień dobry. Przyszłam jeszcze sprawdzić wodę. Trzeba tam wejść i zobaczyć co i jak. No tu to już muszę sobie sama poradzić bez was, bo jedną ręką nie da rady, ale coś tu jeszcze jest. I lizawka jest nawet dla cielaczków. I Milunia jest nawet, nie dziewczyno? Mają? Miał? Dzień dobry. Słyszycie, ona tak zawsze mruczy fajnie. Bardzo jest taka do przytulania i tak mruczy zawsze ładnie, nie? A tam przebija nam coś. Idziemy zobaczyć. Się wydaje, że to no, do tego słupka znowu takie chaszcze trzeba okosić. I nie wiem, czy pamiętacie tą... Teraz mam pojęczynę. Nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację z tą kosą, która była w naprawie. Ja wam mówiłam właśnie, że już chyba jest miesiąc. Ona już tam jest chyba 3 miesiące. I my jej dalej nie dostaliśmy. Dostaliśmy zastępczą, ale ona się też zepsuła i potem pożyczyliśmy od mojego taty i ona też się zepsuła, więc jest jakiś... Słyszycie to? I to jest dziwne, bo ten słupek jest metalowy, ale jest owinięty taśmą. Taką taśmą plastikową. Coś w rodzaju tych popularnych srebrnych, siwych taśm, ale zielona. I to dalej przybija, coś tu jest nie tak. No chciałam cię nagrać, a ty przyszłaś do mnie. Milu, nie ma nowego cielaka, co teraz? Idziemy szukać go, może jest w krzakach. Nie no, ale to by było widać po tej krowie, że się ocieliła, a w ogóle nie widać. Gdzie ty tak biegniesz? Co, trawa mokra? Przed chwilą tu byłaś przecież, chodź. No tak. Rosa jest dzisiaj. Zobaczcie, jakie to jest ładne. I tu takie ładne.
stado numer 2, aktualnie zwane za rzeką, albo młode krowy. Były tu też jałówki, ale jak się krowy z hali pomieszały się z młodymi krowami, to wiecie, co się stało? Jałówki zostały właśnie z tymi z hali i teraz ich jest tam dużo, a tych jest trochę mniej. Wystarczy tylko trzasnąć paśnikiem, nie? Ileż to może dać nadziei i radości. Niestety, dziewczyny, niczego nie mam. Nic a nic. Po prostu sprawdzam, czy jest siód. A jest go mało, więc przyjadę. Na wariatki. Cicho, ludzie śpią. Sobota jest. 7 rano, czy tam jeszcze 6, czy która to już jest. Co powiecie? No nic nie powiecie. Jadę dalej, dziewczyny. Śród potem. A ty, rogacz, co? Ona miała rogi, ale już ich nie ma, bo nie dość, że była agresywna, to miała rogi. No i tak to się kończy właśnie. Nie? No. Nic tam nie ma dla ciebie. Wy widzicie, że coś tu jest nie tak. To znaczy słupki, 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 słupki. A tu księg się podział słupki. I słupki, słupki, słupki. Ten jakiś krzywy strasznie. Nie wiem, skąd on się tu wziął. I zobaczyć, co tu się podziało. Czy to te Daniele ogólnie. Ta kukurydza, którą wam przed chwilą w sumie pokazywałam, ale wczoraj. Jest tutaj za tymi drzewami. Nawet chyba tutaj trochę widać kukurydzy. No i te Daniele w... zimą przechodziły tutaj i się wszędzie pasły. Tu jest halac, nie? No, tak to wygląda, że to jest ich taki teren bytowania, ale też teren dla krów. I się tutaj czasami gdzieś wcisną w druty. Mam nadzieję, że nie są podrywane, tylko po prostu tak sobie leżą. Ale jak już leżą na ziemi, to znaczy, że prąd do tej ziemi ucieka. A to znaczy, że może się coś stać. Na przykład krowy mogą sobie uciec. Więc tutaj jest na ziemi, ale nie jest zerwany za dobrze. I widać to chyba, mam nadzieję na tym filmie, że coś tu jest położone przez tą wodę, bo tu jest woda na dole. Więc ja już sobie prąd przed chwilą wyłączyłam, zanim tu przyszłam. Trzeba to jakoś ładnie postawić. Coś tu jest krzywo jednak. Nic. Widzicie? Ta taśma też jest tak na dole. No nic, muszę was zostawić. Ponaciągać to tam do tego rogowego słupka. Zywy! Dziewczyny, przyszło mi kibicować, bo sprawa okazała się trudniejsza niż myślałam. Ale dajemy radę. Nie Iwcia? Wygląda jak hipopotam. Jedna strona ogarnięta, druga strona wygląda następująco. Krzywizna i dziurawizna. Pora to... O, proszę. Co krzyczysz na mnie? Została kontrola jakości i naprawienie drutów. Tak, ale tego pewnie nie będzie widać na kamerze. No, jest na zieloną. Tylko no nie widać, nie? No nie widać. Jedę na obiad. Potem obejdę to całe pastwisko dookoła, bo jak tam te Daniele wlazły, to musiały też gdzieś wyjść. Daniele albo sarny, coś tam wlazły. Tu wykoszone, to trzeba ogarnąć tutaj, ale pewnie przyjdzie zima. Zaczniemy tu jeździć, to się samo ogarnie.
Właśnie wybiła szósta, albo wybije za dwie minuty. Dałam wszędzie już śród. I coś mi się tu drze pod lasem. Ja już przez pewien czas myślałam, że drą mi się, bo uciekły do lasu i gdzieś tam biegają, bo to strasznie pod lasem, ale są. Są na pastwisku, ale coś jest kurde nie tak, bardzo nie tak, bo są niżej niż powinny być i widzę już jeden słupek. A nie, one chyba do rzeki wlazły. Przed chwilą naprawiłam drut między bykami a jałówkami, bo tam w ogóle mieliśmy taką sytuację właśnie w poniedziałek, że byk do jałówek wskoczył. I ja tu dzisiaj, zresztą widzieliście, naprawiałam druty, w sensie, no druty, bo słupki były poprzewracane i sprawdzałam prąd i biło na maksa. Ja nie wiem, co one tu robią za orgię. Jak to nazwać? Stoją się teraz, gapią na mnie. Jaj Boże. Zawsze jak coś się dzieje, bo to nie może dziać się w normalny dzień, typu nie kosimy trawy, nie kłócimy kukurydzy, tylko w dzień, w którym właśnie coś się dzieje. Typu właśnie koszenie trawy. Wariaty. Nie no, czy wy to widzieliście? Ona sobie przeblazła przez drut. Tu jakiś cielak. Trzeba to naprawić.